Witamy Państwa w kolejnym programie Starexliga po godzinach. W dniu dzisiejszym już za chwilę wylosujemy parę drugiej rundy Pucharu Halowej Ligi Piłki Nożnej Starexliga. Dzisiaj moimi Państwa gośćmi są jakżeż znamienici ludzie. Damian Jankowski, hurtownia budowlana Gesta, Tomasz Keller, prezes Wistula Park i prezes Halowej Ligi Piłki Nożnej Starexliga, no i Maciej Grodzki, którego już Państwo znają od dobrych kilku sezonów. Człowiek, który opuścił na tej hali tylko kilka spotkań. Na początek, Damian, pytanie do Ciebie. Ostatnio Gesta zdecydowanie na fali. Pokonaliście drużynę z Bydgoszczy, pokonaliście Grudziądz. Teraz awans do drugiej rundy Pucharu Ligi. No coś się ruszyło tutaj u Was w dobrym kierunku. No tak, od początku stawialiśmy sobie tutaj cel utrzymania się w Ekstralidze. Dalej do tego dążymy. Jesteśmy już tego celu bardzo blisko. Kolejny etap to dla nas jest pierwsza czwórka. Chcemy to osiągnąć. No zobaczymy w pucharze. Zobaczymy, za chwilę będzie losowanie, na kogo trafimy. Może wtedy będziemy mogli coś więcej powiedzieć. Na kogo chcielibyście trafić z tych drużyn, które przegrały swoje pierwsze spotkania? Akurat byśmy może nie chcieli trafić na zespół, który przegrał, tylko który wygrał. No wtedy jest cel jakiś ambitniejszy, wyższy. Grajmy z tymi zespołami, które już wygrały. Tomek, Gesta na fali. Gesta idzie jak burza. Kibice również głośno dopingują tą drużynę. Jest to jedna z tych drużyn, które właśnie tutaj podnoszą frekwencję na hali w świecie. Na pewno tak. I tutaj jako przedstawiciel zarządu Starexligi mogę tylko wyrazić wielką radość, że Gesta pod swoimi poczynaniami na parkiecie potwierdziła, że dzika karta do Ekstraligi jak najbardziej się należała. Niektórzy skazywali ten zespół na rychły spadek. Tymczasem, o ile pierwszy mecz z SPX-em można było uznać za niespodziankę, tak w kolejnych spotkaniach Gesta pokazała, że wcale to niespodzianka nie była i że zespół jest w świetnej formie. No a dzisiaj tutaj warto powiedzieć, że wyeliminowanie Unikatu Osiek, czyli drużyny, która tak naprawdę zdobyła nie tak dawno Puchar Polski na szczeblu okręgu i będzie reprezentowała nasze województwo dalej w Pucharze Polski w futsalu. Także wielkie osiągnięcie, wyeliminowanie tak znakomitego zespołu, który nigdy jeszcze w świecie nie przegrał. Oprócz tego Walkowera, który wiadomo nie był rozstrzygnięty na parkiecie. Także pierwsza porażka Unikatu akurat z Grestą tym bardziej potwierdza, że Gresta jest na fali i może tutaj w tej lidze jeszcze sporo namieszać. Jeżeli chodzi o grę Gresty, no na pewno, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, można było zauważyć wysoki pressing, który myślę, że był tutaj kluczem do zwycięstwa. Dosyć szybko, jeżeli się nie mylę, chyba w 7 czy w 8 minucie został zastosowany już, także zespół Unikatu na pewno był zaskoczony takim wydarzeniem. I chyba troszeczkę zawodnicy z Osieku gubili się przez ten właśnie wysoki pressing. A co tylko i wyłącznie może cieszyć tutaj Grzegorza Fetera i kolejne zwycięstwo jest, można powiedzieć, dla drużyny ze świecia. W drugiej rundzie spotka się 16 zespołów, 15 zwycięzców oraz jedna z 14 drużyn, która zostanie dolosowany jako lucky loser. Dlaczego 14? Ponieważ drużyna SKP Wozownia nie przystąpiła do tego spotkania z Kodą Autodrużyną. Dlatego też nie będzie ona losowana jako lucky loser. Damianie, rozpocznijmy losowanie. Będziemy drugą eliminacji. W drugiej rundzie Pucharu Halowej Ligi Piłki Nożnej Starexligi. Damianie? Akropol. Akropol Kofein. Na pewno w tym pucharze nie zagra. Damianie, dalej, zamieszaj, żebyś tutaj nie był posądzony. Świeckie Orby. Eurodrup 2, porażka w pierwszej rundzie
z Rafmiksem Stalwitem. Gazeta Pomorska.pl w pierwszej rundzie już żegna się z pucharem. Nie ma szansy na dalsze mecze. Unika Tłotek, kolejna drużyna. Dzisiejszy przegrany. Olimpia Brzycim, kolejna drużyna. Friends. Dream Team Przysiersk. Active Studio. System. Click Sharks. Drużyna z Chełmna. Kolejna drużyna Deja Vu. No i macie już. Chodź ten uśmiech tam. Ten menedżer. No i za chwilę ta drużyna trafi z powrotem do kuli. Do kuli numer 2. No i losujemy szybciutko pierwszą parę. Damianie, wylosuj pierwszą parę. Oksir Świecie spotka się z drużyną. Poczekajmy chwilkę. SPX FT MDD Bydgoszcz. Pierwszy mecz świecko-bydgoski. Drugi mecz to będzie pojedynek Geotermii, pierwsza z grudziąckich drużyn. Syla Kręgielnia, więc będzie na pewno kolejny bardzo ciekawy mecz. Mecz numer 3 to pojedynek TV Projekt. I z kim zagra drużyna ze Świecia? Gesta. Damian, tak na szybciutko, jeszcze zadowolony? Nie wiem, czy zadowolony, no to boisko pokaże, ale no, TV Projekt niestety będzie musiał się pożegnać w następnej rundzie z Pucharem Polski. Z Pucharem Ligi jeszcze. Jeszcze w Pucharze, jeszcze w Pucharu Polski tutaj nie gramy. Rafmik Stalwit, Kamel Świecie. Poczekajmy. Unisław Team. Będzie bardzo mocny mecz. Dwóch czołowych. Ja z drużyną Wojownik Wapcza, więc spotkanie ekstraligowe. Skoda Auto Grudziądz. Może derby z WSD? Nie, Chełmża Futsal Team. WSD. Eurodup. Nie, ZSM Manager. Lucky Loser. Trafia na WSD twoją szkołę. Eurodup Toruń. Milwer Świeci. Wszystkie pary są już wylosowane. Maćku, ty tutaj jako nasz główny pisarz, możemy tak powiedzieć, zawsze masz wszystko zanotowane, wszystko o każdym meczu. Przeczytaj nam jeszcze raz, no, kto tutaj zagra w tej drugiej rundzie.
Tak więc tak, pierwszą parą, która była wylosowana, czyli Oksir Świecie, SPX MDD Bydgoszcz, następnie Geotermia Grudziądz, Syla Kręgielnia Świecie, TB Projekt Gresta Świecie, Rafmix Stal Wit Kamet Unisław Team, Bora Bora Kars Wojownik Wapcz, BS Skoda Grudziądz Chełmża Futsal Team, WSD Twoja Szkoła Grudziądz, ZSM Manager i Eurodrup Toruń Milwer Świecie. Ja może powiem, że oprócz spotkania Rafmixu z Unisław Team nie ma takiego wielkiego hitu, co też jest, myślę, że dobre dla pucharu, ponieważ faworyci mogą trafić na siebie ćwierćfinale, półfinale, gdzie ta stawka będzie o wiele większa, więc tutaj na pewno fajnie się stało. Co mogę również powiedzieć, że pierwsze mecze drugiej rundy pucharu odbędą się już w terminach 27-28 grudnia. Wkrótce zamieścimy terminarz na stronie, ale co najmniej 4 mecze, z tego co pamiętam, były zarezerwowane na mecze pucharowe. Także jeszcze w tym roku poznamy pierwszych ćwierćfinalistów, bo w tej rundzie stawką spotkań będzie awans do ćwierćfinału pucharu. No tutaj tak jak pan Tomek wspomniał, najciekawsza para to jest para Rafmixu z Unisławiem Team. Oraz mi się wydaje, że tutaj takie wyrównane pary jeszcze tworzy Geotermia z Sylą oraz Skoda z Chełmżą, gdzie tak naprawdę jest ciężko wskazać faworyta tych tutaj pojedynków. No zobaczymy, czas pokaże, ćwierćfinały. Na pewno te mecze cztery zapowiadają się najciekawiej. Ale jak ta liga pokazała, czy też puchary, że wygrywa podanych zespołów, ma szansę przejść dalej. Tutaj dodał parę, której nie wymienili. Czysty Bora Bora Kars z drużyną Wojownika